Oskar Kolberg, folklorysta i kompozytor, twórca źródłowych podstaw etnologii polskiej. W pamięci potomnych pozostał głównie jako autor serii monografii regionalnych wydanych od roku 1865 pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposoby życia, mowa, podania, przysłowie, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku pomieszczonych w ponad 80 tomach, z czego znaczną część wydano już po śmierci badacza. W tej grupie znalazł się także tom zatytułowany Śląsk, a w nim odnaleźć można informacje poświęcone Dolnemu Śląskowi. Większość zamieszczonych w nim materiałów Oskar Kolberg zebrał i opracował w 1868 roku. On i jemu współcześni interesowali się Śląskiem głównie jako terytorium dawno utraconym, a wciąż zamieszkałym przez ludność polską. Wincenty Pol wieszczył, że Śląsk jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną. Czyż owi romantycy mogli przewidzieć, że kilkaset lat po ich wezwaniach Śląsk przyłączony będzie do Polski? Ale okoliczności i sposób jego przyłączenia i zasiedlenia trudno będzie nazwać aktem sprawiedliwości. Bowiem w jego dzieje wpisze się ludzka, kulturowa katastrofa o skali, której nie zaznały inne europejskie pogranicza. Wojna, która naruszy poczucie stabilizacji i kulturową tożsamość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. W roku 1945 na mocy kończącego II wojnę światową traktatu pokojowego ziemię tę musieli opuścić jego dotychczasowi mieszkańcy, głównie Niemcy, ale z nimi również członkowie innych grup etnicznych. W ich miejsce przybywali osadnicy z ziem utraconych przez Polskę, głównie z Kresów Wschodnich, Polacy i przedstawiciele innych narodowości, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Tatarzy, Romowie. Zarówno odchodzący, jak i przybysze w swoje życiorysy wpisane mieli dramatyczne doświadczenia okrucieństwa wojny, poczucie wykorzenienia i utraty własnej małej ojczyzny. Ziemię te zasiedlali także potomkowie dawnych polskich emigrantów, przybywających z Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych wsi kieleckich i rzeszowskich. Osiedlali się też w ramach tzw. osadnictwa wojskowego zdemobilizowani żołnierze oraz powracający z obozów pracy i robót przymusowych w Niemczech. W roku 1947 w ramach tzw. akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków, a w latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy, Grecy i Macedończycy. O dziele Oskara Kolberga mówi się, że wypełnione jest chłopskim realizmem magicznym. W jaki sposób on, człowiek pracy organicznej, ale i wizjoner, opisałby Dolny Śląsk teraz, który po roku 1945 zaistniał w całkowicie nowym kształcie społecznym? Jego kulturowe krajobrazy, dźwięki, barwy, gesty, spojrzenia, przemijanie czasu, nastrój chwili. To jest piosenka, którą śpiewałem i nauczyłem się w szkole 78 lat temu. I jeżeli ktoś będzie chciał je wysłuchać, nic nie mam przeciwko temu. Piosenka nosi tytuł Les filles de la Rochelle. Sont les filles de la Rochelle ont armé un bâtiment, ont armé un bâtiment. Allez faire la course aux échelles du vent, à la feuille s'envole, s'envole, à la feuille s'envole au vent.
W latach 1919-1939 do Francji wyemigrowało w celach zarobkowych około 600 tysięcy Polaków. Po 123 latach niewoli Polska nie była w stanie zapewnić zatrudnienia swoim mieszkańcom. Słabo rozwinięty przemysł, przeludnione wsie skłaniały szczególnie młodych ludzi do wyjazdu za chlebem. Krajem, który chętnie przyjmował imigrantów, była wyniszczona I wojną światową Francja. Niedobór siły roboczej odczuwano tam zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie. Powstały specjalne misje celem werbowania w Polsce robotników, zajmujące się także organizowaniem ich transportu do Francji. Wśród emigrantów największą grupę stanowili mieszkańcy dawnego województwa lwowskiego oraz łódzkiego, poznańskiego, krakowskiego i kieleckiego. Polacy byli zatrudniani w górnictwie, przemyśle metalowym i przy pracach rolno-leśnych. Gospodarstwa polskie, a szczególnie tak jak było w Kieleckim, skąd pochodził ojciec, gospodarstwa były bardzo, że tak powiem, mizerne. Były to gospodarstwa, które liczyły od 2, najczęściej do 5 czy 6 hektarów. A na takim gospodarstwie, konkretnie mówiąc, jak w rodzinie ojca, było 4 braci, a w rodzinie matki 6 sióstr. Więc nie trudno zrozumieć, że nie było, że tak powiem, możliwości do normalnej egzystencji. A zatem była decyzja wyjazdu. Wyjazdy były zorganizowane, czyli osoby wyjeżdżające do pracy z góry wiedzieli, gdzie i do jakiej pracy udadzą się we Francji. Jedni byli już na miejscu angażowani do kopalń, inni do pracy na roli, inni do przemysłu metalowego, metalurgicznego i na ogół już był wyznaczony zakład pracy, miejscowość, zakład pracy i warunki. Z tym, że te warunki później okazywało się, że nie zawsze były takie, jakie były zapowiedziane. Ale w niektórych przemysłach, w kopalnictwie potasu, w Alzacji, kiedy rodziny polskie tam trafiały, to były całe osiedla przygotowane dla Polaków. Domy indywidualne, gdzie po prostu na owe czasy spełniały wszystkie, że tak powiem, warunki. Te kontrakty ojciec normalnie w Dębicy. Tam się zgłaszali normalnie. Przyjeżdżali agenci francuscy i nabór, ponieważ po tej pierwszej wojnie światowej to zagłębie metalurgiczne we Francji, w Lotaringze, w departamentem Meurthe-et-Moselle, był zagłębiem tak zwanej rud żelaza. Mama spod Jarosławia wyjechała w 1925 roku do Francji. Pracowała też obok w Koniaczowie, tam taka była cegielnia. Rodzina troszeczkę liczniejsza, no też wyjechała za chlebem. We Francji zapoznali się. Rodzice wyjechali w latach 20. do Francji za chlebem. Tam się poznali, tam się urodziłem. Dobrze się poznali. No i przyjechaliśmy tutaj jako Polacy. Rodzice zawsze myśleli wrócić do Polski, a ja też. Nigdy nie czułem się Francuzem, nigdy nim nie byłem. No i przyjechaliśmy do Międzylesia, na granicy tam. Nie? Moje rodzice pochodzą z Krakowskiego. Ojciec był z Nowego Sącza, mama z tym barku. Mama wyjechała z Polski mając 9 lat czy 8 ze swoją mamą. Ojciec wyjechał jako 17-latek z najstarszą siostrą, bo już był, nie miał rodziców, sierotą był. No i we Francji gdzieś tam zamieszkali w okolicach Reims. Tam brali ślub i myśmy się tam urodziły 3 osoby. Ja byłam w domu najstarsza. Ojciec miał 21 lat, jak powiedział, stwierdził, że nie będzie pracował na morgach tam w Kieleckim, tylko musi zobaczyć trochę gdzie indziej, jak to się życie toczy. No i dojechał do Francji. Mama, mają 21. Mama natomiast jako dziecko, no 6,5 lat miała, przyjechała z rodziną i z rodzeństwem, no chyba była 2 wtedy rodzeństwa.
polskich rodzin pobyt we Francji stał się okazją do poznania nowych tradycji kulinarnych, a także do skonfrontowania potraw polskich z miejscowymi. W pierwszych latach pobytu rodziców we Francji w domu obowiązywała kuchnia polska, a zatem znane potrawy, a to szczególnie potrawy polskie, a jeszcze tak zwane wiejskie, ponieważ rodzice pochodzili ze wsi, a więc nadal obowiązywał kapuśniak, siadłe mleko, pierogi, ciasta polskie, babki, no i wszystkie po prostu dania związane z tradycjami świątecznymi. W czasie tego pobytu we Francji, kiedy dorastaliśmy, coraz więcej było elementów francuskich. Oczywiście, nawet niektóre to były takie, które były nie do uniknięcia. Na przykład pieczywo. Pieczywo francuskie i pieczywo polskie różni się diametralnie, dlatego że pieczywo francuskie i wtedy, i dzisiaj oparte jest na mące pszennej. A wśród tego pieczywa króluje oczywiście francuska bagietka, która w tej chwili w Polsce jest prawie tak samo znana jak we Francji. Podkreślić należy, że pewne tradycje kuchenne kuchni polskiej przetrwały wszystkie lata, czyli od momentu przyjazdu rodziców do Francji, aż do momentu, kiedy cała rodzina w 1948 roku wyjechała z Francji. Chciałem parę słów powiedzieć o Wigilii francuskiej, która jest diametralnie różna od polskiej. Przede wszystkim Wigilia nie jest uroczystością postną, dlatego że jako danie główne wigilijne indyk z kasztanami, natomiast dania towarzyszące to wszelkiego rodzaju owoce morza, jak małże, ostrygi, natomiast inne specjały, to tutaj należy wymienić słynne wątróbki tłuste, które pojawiają się na każdym stole wigilijnym, jak również napoje towarzyszące Wigilii Polskiej. Wiemy, że na stole polskim nie może być żadnego alkoholu w czasie Wigilii, a króluje jako napój, po prostu królują wszelkiego rodzaju kompoty z suszów owocowych. Francuzi byli zdziwieni, że myśmy ściągamy do domu kupę kapusty. I z tej kapusty normalnie zrobiliśmy naszą kiszoną kapustę. Mieliśmy taką beczkę, ponad 200 litrów, taka dębowa beczka, i myśmy tą kapustę kisili. Jeśli chodzi o kulinaria, to chyba królował olej, oliwa, jak to było dostępne, olej, oliwa, to tutaj wspomniała koleżanka, już tam ten mlecz pisoli się robiło, czyli już koniec marca, początek kwietnia, już się, dopóki ten mlecz nie wyrósł, to już się brało, prawda, natomiast i frytki, prawda, frytki to już też były, no nie gotowało się w zasadzie zup, tylko drugie dania. Do dzisiaj ja żadnej zupy ze śmietaną nie lubię, ani co. Wszystko na oleju robię. To jak ktoś dom... Ja mam trzy siostry, nas było, to jak szwagier z siostrą przyszedł, on mówi, u ciebie to zawsze po obiedzie. Ja wiem, przecież masz tu tyle. W większości polskich rodzin we Francji językiem używanym w domu był język polski. Starano się zachowywać polskie tradycje świąteczne i przyzwyczajenia kulinarne. Polonia francuska zrzeszona była w polskich partiach politycznych oraz licznych organizacjach społecznych, kulturalnych, sportowych, kościelnych, dla których centralną instytucją była Rada Narodowa Polaków we Francji. Dzieci i młodzież polska objęta była obowiązkiem szkolnym i w naturalny sposób przyswajała znajomość języka francuskiego. Z czasem w rodzinach imigrantów język francuski stał się pierwszym językiem komunikacji, co z kolei po przyjeździe do Polski było źródłem trudności adaptacyjnych. Korzystnym zjawiskiem dla tych rodzin polskich było to,
że władze francuskie przywiązywały olbrzymią wagę do szkolnictwa. I niezależnie od tego, czy to było dziecko francuskie, czy innej narodowości, czy polskie, obowiązkowość była bardzo mocno przestrzegana. Dzieci chodziły do szkoły, począwszy od 6 roku życia. Szkoła powszechna trwała 8 lat i dawała po prostu po zakończeniu tej szkoły dawała podstawę do kontynuowania bądź w kierunku jakimś zawodowym, czy też w szkołach powiedzmy średnich. Rodziny polskie przywiązywały dużą wagę do tego, ażeby dzieci kształciły się i uczyły się w szkole francuskiej, a wynikało to między innymi z tego, że rodzice sami, nie znając lub źle, bardzo źle znając język francuski, zdawały sobie sprawę, jak to ciężko jest przebywać w danym kraju, pracować, jeżeli się tego języka nie zna. To jest właśnie ten dyplom, to jest taka, ja to nazywam, matura szkoły podstawowej. Więc normalnie, żeby startować do tych egzaminów, a żeby otrzymać ten dyplom, to trzeba było, znaczy nie trzeba było mieć, trzeba było kończyć 8 klas tej szkoły podstawowej. Dla nas ten polski język był trudny, no bo w szkole po francusku tylko, bo nie chodziłam do polskiej szkoły, tylko do francuskiej. Przychodziłam do domu, to znów po polsku, ale ten polski język to był taki, na marchew się mówił, kachotki przez ech francuskie. Nie umiałam powiedzieć tego R polskiego wtedy. Mama mówiła bardzo biegle po francusku, bez problemu. Nawet proszę mi wybaczyć, ale ja nie znałam polskiego, bo w domu się mówiło po francusku. Ja z mamą tylko po francusku rozmawiałam. Z ojcem, no też w zasadzie, tylko z babcią musiałam po polsku. I ja mam do dziś gramatykę języka polskiego w języku francuskim. Chodziłam też do Wyższej Szkoły Języków Wschodnich, no wschodnich, gdzie też uczyli polskiego. No i dzięki temu poznałam gramatykę polską, bo tam trochę rozumiałam, znaczy rozumieć to raczej rozumiałam po polsku, ale z mową to było słabo, musiałam z babcią mówić po polsku, bo ona przez tyle lat nie nauczyła się po francusku. Myśmy mówili wszystko po francusku, bo rodzice bardzo wcześnie wyjechali, więc w domu u nas się tylko po francusku mówiło. Rodzice nie mówili w ogóle w domu po polsku. Mówili w języku polskim tylko poza domem, jak była taka konieczność. Jako dziecko, w zasadzie, ponieważ to była rodzina polska, ale my nie mówiliśmy po polsku, ja języka polskiego nie znałam i tylko uczyłam się tutaj od swoich rówieśników, z którymi się bawiłam. Natomiast idąc do szkoły, powoli miałam ten elementarz, przeżycie było to, że na przykład na tym obrazku był dom, D-O-M, a jak razem będzie maison, prawda? Jak mama, my-a, i jak będzie mamą. I to wszystko było jakoś tak, słońce, to S, słońce po kolei literowałam, jak będzie razem soleil. I to pamiętam dokładnie, że były te takie trudności, takie. Natomiast nauczyciele, czy inne, czy dzieci, nie miałam takiego specjalnego, jakiegoś tam żadnego problemu. Polacy swój pobyt na obczyźnie traktowali jako tymczasowy, ale już dla urodzonych i dorastających we Francji ich dzieci nie było to oczywiste. Decyzje o powrocie do Polski po II wojnie światowej były wypadkową różnych czynników. Tęsknota za ojczyzną, patriotyczne rozumienie konieczności odbudowy Polski, a także silna propaganda polityczna zachęcająca do przyjazdu na ziemie zachodnie i zagospodarowania pozostawionego przez Niemców przemysłu spowodowały, że między innymi na Dolny Śląsk przyjechali reemigranci, a z nimi ich dzieci, dla których pobyt we Francji pozostawił niezatarty ślad w życiorysie. Sama podróż była często traumatycznym przeżyciem, a i realia zastane w Polsce nie odpowiadały wyobrażeniom powracających. Dyskusje trwały 2 lata. 2 lata trwały dyskusje,
jechać, co robić i tym podobnie. W naszym tym transporcie, którym przyjechaliśmy, było nas 800 osób. Tu luksusu nie było. Myśmy wracali i jechaliśmy pociągami towarowymi. Czyli tak powszechnie się mówi bydlęce. A jedynie, że tak powiem, był wagon, albo dwa wagony były sanitarne, do którego miały prawo matki z dziećmi, tam chyba do 2 czy 3 lat, no kobiety w ciąży, to one miały, że tak powiem, takie warunki, a cała reszta po prostu w wagonach takich na słomie. Wyjechaliśmy spod Paryża 19 maja, to była środa o 17:15, a przybyliśmy do Międzylesia w niedzielę, to był 24 maja. Luksusy otrzymaliście, przyjechaliście z Francji, to po prostu jakieś luksusy? Nie, nasze mieszkanie było bardzo proste, nie było nawet łazienki, nie było. A jak już wspomniałam, otrzymaliśmy tylko jedno łóżko, jedno krzesło i chyba taki stół, taki był również zbity, taki stół. Natomiast były tam takie materace i te pomieszczenia były po niemieckie, opuszczone. I pamiętam tylko czarne skakające stworzonka, to były pchły i to po prostu trzeba było później to tępić i nie pamiętam, czy to była taka sanepid był, czy coś innego, po prostu jakimiś środkami, czy strasznie dużo było tego, w ogóle tych pcheł. Po przyjeździe do Polski nie było jeszcze pustych mieszkań. Był taki, nie wiem jak nazwać, takiego pana, który rozprowadzał te rodziny francuskie do mieszkań. Myśmy przyjechali tutaj do Wałbrzycha na ulicy Pionierów. Ale jak się okazało, tam gdzie nas poprowadził ten nasz przewodnik, że tak powiem, to mieszkanie nie było puste. Jeszcze Niemcy mieszkali, nawet jeszcze jedli kolację. Ale ten pan, który nas rozprowadzał, powiedział, że mają się wynosić z tego mieszkania. Niemcy nie wiedzieli, co się dzieje, no bo to takie było naprawdę takie zaskoczenie, prawda? Ale powiedział, że mają się wynieść z tego mieszkania, nas do tego mieszkania wprowadził, kazał zamknąć drzwi, koniec, Niemców nie wpuszczać. I tak żeśmy zamieszkali w tym mieszkaniu. Dla ludzi młodych i dzieci urodzonych we Francji przyjazd do Polski nie był marzeniem. Był decyzją rodziców, której musieli się podporządkować. Po prostu byłam niepełnoletnia. To, co rodzice zadecydowali, to musiałam być podporządkowana. Nikt mnie nie pytał, czy ja chciałam przyjechać, czy ja nie chciałam przyjechać. Mój ojciec przyjechał tylko dla swojej matki. Ja nie z własnej chęci przyjechałam do Polski. Poza tym ja byłam bardzo przywiązana do rodziców, no co tu dużo mówić, nie no. Jeżeli pojechałam do Polski, to przede wszystkim właśnie z powodu przywiązania do rodziców. Maturę zrobiłam francuską, baccalauréat mathématique w dodatku, w wieku 17 lat. No już wtedy była mowa o powrocie do Polski. Ojciec był patriotą, tęsknił za Polską, nie zrobił żadnej kariery we Francji. No, nie ma co ukrywać, nie było wcale bogato. I to, że Francja nie była aż taka złociutka, jak wydaje się z niektórych opowieści. Ja przyjechałam z Francji w 1948 roku, ale przyjechałam dlatego, że, no, że musiałam przyjechać z rodzicami, musiałam przyjechać, to znaczy z mamą przyjechałam. I tego. A moja mama pracowała we Francji na kopalni, bo mój ojciec zginął we Francji na kopalni, to więc dostała tam pracę. No i taka była ta propaganda, żeby jechać do tej Polski, bo tam cuda na nas czekają. No i wiadomo było, mama spakowała i przyjechałyśmy. Jak przyjechałyśmy tutaj, łzy bez przerwy, płacz. Mama nie wiedziała, że dla mnie Francja to jest moja ojczyzna. Do Polski przyjechałam z rodzicami w 1947 roku jako 4-latka. Pamiętam podróż, tak zwane wagony bydlęce, brzydko mówiąc. Pamiętam, jak jechaliśmy przez Niemcy,
tak potwornie zrujnowane i te dzieci nieszczęsne takie stały na peronach, a my, Francuzi, byliśmy obładowani pomarańczami, bananami oczywiście, bo żeśmy byli wyposażeni na podróż bardzo dobrze. No, żeśmy im rzucali to, znaczy rodzice rzucali dzieciom. We Francji w lutym 1946 roku, kiedy to Polska podpisała umowę o powrocie obywateli polskich, emigrantów z okresu międzywojnia było wraz z emigracją wojenną ponad 400 tysięcy. Polacy stanęli ponownie przed życiowym wyborem. Podjęte decyzje jeszcze po latach wzbudzają emocje. Mój brat przyjechał jako 12-latek i bardzo płakał, jak poszedł w Mysłowicach do szkoły, która różniła się bardzo od francuskiej szkoły. Tam była po prostu ruina, hołota, chamstwo. On tego nie mógł przeżyć. On się strasznie, strasznie rozpaczał. No i rozpaczała również moja mama, która musiała stać za mięsem godzinami, na kartki mięso było. To pamiętam, że nas zostawiała w domu na długie godziny i szła do kolejki. I rodzice się kłócili. Dlaczego ty żeś nas tu przywiózł, mama? Miała pretensje do ojca. Mama, przyznam, że jak przyjechała, to chciała na piechotę wracać do Francji. Nawet już ostatnio, już po śmierci mojej mamy, pojechaliśmy do Normandii z moim ojcem. Ojciec przed samą granicą jeszcze raz mi się pyta, może jednak, Turusiu, zostaniemy tutaj. Bo ja mam wielkie wyrzuty sumienia, że myśmy ciebie ściągnęli tam do Polski. Możesz teraz zadecydować. Ja mówię, no ale ty masz 73 lata, bój się Boga, co my tu teraz będziemy robić? Wszystko zostało. Cały dorobek twojego życia został w Bolesławcu. A tutaj musimy zacząć od zera. Do samej śmierci ojciec zawsze wypominał, wspominał, że po diabła chodziłaś tam z tymi Polakami i myśmy tu wrócili. Żałowali. Tym bardziej, że ja sama później, jak już tego, to myślę, no po co oni wracali, kiedy ta miała 8 lat, jak wyjechała z matką, co wiedziała, jak w Polsce dzieje się. A ten 18-latek, sierota, też nic takiego nie miał. Fakt, że urodziłam się we Francji, no nawet w Paryżu, nie wystarczył, żeby mieć obywatelstwo francuskie. Jeszcze musieli się, no, znaczy ojciec, tam rodzice o to postarać. Więc muszę tutaj duży plus dla moich rodziców, że się o to postarali. Bo ja przez cały okres szkoły i tak dalej, w ogóle nawet nikt nie wiedział, że jestem Polką. Tym bardziej, że nazwisko nietypowo, znaczy nie brzmiące tak bardzo obco, nie? No i miałam paszport francuski, jadąc do Polski. I sobie tak myślę, no w końcu, jak będzie bardzo źle, to wrócę, nie? No, złudzenie, nie? No i poszłam do tutaj Bolesławcu, do komendy policji, żeby załatwić sprawę przedłużenia wizy, bo miałam wizę polską na paszporcie francuskim. O tak, to się da zrobić, proszę przynieść podanie, zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. No to dobrze, ja zadowolona załatwiłam wszystko, idę z tym. No i tak oglądam, i taki uśmieszek. Niestety to nie będzie możliwe. Ja mówię, a dlaczego? No bo nie, no mówię pani, że nie będzie możliwe, no to proszę mi oddać paszport, już pani nie będzie potrzebna. Ale jak była wycieczka do Francji i pojechałam do Strasburga i tam wstąpiłam do katedry, to ja tak ryczałam ze wzruszenia, takie grochy mi leciały po policzkach. I wtedy ja mówię, tłumaczyłam sobie, kochana, ciesz się, przecież jesteś w twoim rodzonym kraju, ciesz się. A to było takie przeżycie, że nie do opisania i musiałam się wyryczeć, tak jak mówi się po francusku, że pleurais comme une fontaine, że tego płakałam jak jakaś fontanna. Byłam po 51 latach, ale to już nie była ta Francja, którą... Ja znam. To już były trochę inne sprawy. Tym bardziej, że mieszkałam w takim regionie, gdzie było 7 kopalń. To był Pas-de-Calais, prawda? To tylko górnicze. Ale to już kopalnie pozamykane. Z tych kopalni, które mój ojciec pracował, to zrobiono muzeum.
To już nie było to. Grupa reemigrantów z Francji zwana była po prostu Francuzami. Młodzież porozumiewała się między sobą w języku francuskim, a tuż po przyjeździe wyróżniała ubraniami, umiejętnościami tanecznymi, upodobaniem do gry w bóle. Nie zawsze było to przychylnie odbierane przez władze i rówieśników. Jako dzieci, żeśmy nie znali tego języka polskiego jeszcze dobrze, no to ciągle nam zwracali uwagę. Czy to jadąc tramwajem, czy gdziekolwiek, no to mi lepiej po francusku, bo nam lepiej szło, prawda? Nie umiecie po polsku? Młodzież taka, 16-17. Myśmy się spotykali z Francuzami i ciekawe, że myśmy właśnie tworzyli taki, jakby to powiedzieć, klan, nie klan, Francuzów. Jakoś tak, żeśmy się razem spotykali i żeśmy się kłaniali. Cześć, cześć, salut, salut, co słychać? Po francusku wszystko, nie? No i potem żeśmy sobie ten nasz chór, żeśmy sobie stworzyli, frankofonów tak zwanych, żeśmy śpiewali po polsku i po francusku. Ja pamiętam, jak szło się na zabawę, nie? Z kolegami z Francji, z dziewczynami. Myśmy tańczyli tak, jak tam się tańczy. No to nieraz to dwie trzy pary tylko, wszyscy się odsunęli i się przeglądali. Nie? Zupełnie inaczej. Szczególnie tango pasodoble, nie? Kurczę, fajnie było. Z ubioru to chyba tą kominiarkę, który brat miał takie kominiarki. Była to pilotka też również skórzana taka, czy coś tam innego. I kiedy tą grupą pseudo-Francuzów znaleźliśmy się pod kinem w Bolesławcu. Szliśmy do kina wieczorem. No i tak jak mówiliśmy zawsze ze sobą, mówiliśmy większą grupą w języku francuskim. I podszedł do nas, myśmy o tym nie wiedzieli, chyba ktoś z Urzędu Bezpieczeństwa, który w słowach takich bardzo wulgarnych powiedział nam, czy my nie umiemy mówić po polsku i żebyśmy się rozeszli. Bardzo mnie to boli, do dziś mnie to boli. Bo jeżeli była taka propaganda, ściąganie tych wszystkich ludzi z Francji, trzeba było się liczyć z tym, że my tak szybko nie będziemy mogli się tutaj zaaklimatyzować. Że dla nas to jest tak jak, ja wiem, z nieba na ziemię. Nie wszyscy to znosili. Nawet nie pokazywaliśmy to sobie po sobie, tylko cierpieliśmy po cichu w sobie. Ale było nam, dlatego lgnęliśmy. Mój ojciec nie był zadowolony z tego. Mówi, masz koleżanki w liceum, powinna się z nimi spotykać, żeby sobie udoskonalić ten twój język polski, a ty nic, tylko do tych Francuzów. Niektórzy po przyjeździe do Polski tęsknili za specyficznym pieczywem francuskim. Innym bardzo smakował chleb polski. Tego chleba tamtejszego mi tak brakowało, taki chrupiący chleb, nie? No i wino tamtego. Czerwone, wytrawne. To dziś lubię. I wcale się nie dziwię. I co najgorsze to było, że one wszystkie zajadały, jak była duża przerwa. A nam ten chleb czarny przejść przez głodne chodziłyśmy nieraz jak diabli. Bo nie szło zjeść tego chleba. Zobaczyliśmy ten chleb, no czerstwy chleb, bo ciemny. A człowiek był przyzwyczajony do białego chleba. No bo myśmy takie warunki mieliśmy. Co mi smakowało, to ten nasz polski kochany chleb. To było coś dla mnie cudownego. I ja mówię, ten smak polskiego chleba nigdy nie zapomnę. Jak on mi smakował, to jest jedyną rzecz, z której się cieszyłam. Tak. W Polsce znajomość języka francuskiego mogła okazać się bardzo przydatna. Umożliwiała często znalezienie atrakcyjnej pracy. Dowiedziałem się, że w Polsce została powołana instytucja pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Polservis, która trudniła się angażowaniem specjalistów z różnych dziedzin na wyjazdy za granicę. Dosyć w krótkim czasie od momentu zgłoszenia się do Polserwisu otrzymałem propozycję wyjazdu. Ja ponieważ znałem biegle język francuski, że tak powiem,
Więc wyjechałem do Tunezji na kontrakt i spędziłem tam 6 lat. 6 lat przy budowie zakładu, później byłem dyrektorem technicznym tych zakładów. Tam dzieci ukończyły szkołę ambasady francuskiej, podstawową, też się francuskiego nauczyli. Okazało się, że żeby usankcjonować znajomość języka francuskiego, to matura francuska typowa, pełna, nie wystarczy. Musiałam się zgłosić na Wydział Romanistyki, żeby zdawać ten egzamin. I bez problemu zrobiłam wtedy uprawnienia. Świadomość łączności z Francją, z językiem, kulturą pozostaje nadal częścią życiorysu reemigrantów, ich dzieci, a nawet wnuków. Kiedy rodzice znaleźli się we Francji, tak jak już powiedziałem, podtrzymywali tradycje kulinarne polskie. Teraz, kiedy myśmy wrócili, może nie tyle wrócili, ponieważ my jesteśmy dzieci urodzeni we Francji, więc myśmy do Polski przyjechali, a nie wrócili. Dlatego też po prostu przesiąkliśmy zwyczajami i tradycjami francuskimi, które tam na co dzień po prostu spotykaliśmy. I teraz stała się rzecz odwrotna. Tak jak kiedyś rodzice dbali o to, ażeby utrzymywać tradycje, w ogóle tradycje polskie we Francji i również te tradycje kulinarne też utrzymywać we Francji. Natomiast my jako dzieci wróciliśmy już w wieku od 15 do 20 lat, po prostu zabraliśmy z Francji właśnie, z kolei tradycje, które tam istniały i zwyczaje i kuchnię francuską i po powrocie do Polski byliśmy w tej sytuacji jak kiedyś rodzice we Francji, że my z kolei tutaj utrzymywaliśmy i podtrzymywaliśmy tradycje francuskie. Moja mama nie znała w ogóle kuchni polskiej, także myśmy ja do dziś tak gotuję sobie samej też. Staram się, jeżeli to jest, są dostępne takie towary. Urodziłam we Francji, jestem francuską niby, nie? Nie wiem, pół na pół. W 1949 wróciliśmy do Polski. Ale kontakt mam cały czas z Francją, dlatego że mam bardzo dużą rodzinę i to rozległą w całej Francji, łącznie z Paryżem. Także kontakt jest. No język też znam, myślę, że w miarę dobrze, bo się wychowywałam w takiej małej Francji, w domu rodzinnym. No i przyznam, że sentyment olbrzymi mam do Francji. Wnuczki bardziej małe uczę je, jak przyjeżdżają po francusku. No. Tylko moja wnuczka nie może zrozumieć, starsza, dlaczego quatre vingt dix-neuf. No tak, czyli dlaczego liczby się mówi 4 razy 20, 10 i 9. To jest 99. No. Także, ale jest zainteresowana jedna i druga francuskim. No i imiona mają też francuskie. Gilly Daniel, starsza, a druga Blanche Marie. A to tak. I także tak pomalutku, dopiero się przyzwyczajaliśmy, ale to bardzo długo trwało. I wszystkie listy, które przychodziły z Francji do mnie, do Polski, to wydawało mi się, że to złoto jest. Moje dzieci tak samo, zawsze rozmawiałam z nimi po francusku. Jeżeli coś spadło, to mówiłam, c'est tombé, qu'est-ce qu'il faut faire? A dzieci mówiły, il faut ramasser. No spadło, co trzeba zrobić? No trzeba podnieść. Tęsknota ma już inny wymiar, ale poczucie wspólnych korzeni powoduje, że spotykają się w chórach i klubach frankofońskich. Uroczyście obchodzone są na Dolnym Śląsku Dni Krajów Francuskojęzycznych. We Wrocławiu funkcję konsula honorowego Francji pełni Ryszard Kępiński. Dzień dobry, bonjour. Je m'appelle Ryszard Kępiński. Nazywam się Ryszard Kępiński. Je suis consul honoraire de France, jestem konsulem honorowym Francji. Mieszkam w Wrocławiu już od 20 lat. Moja rodzina jest rodziną polsko-francuską.
Od strony ojca to jest strona polska, od strony mamy to jest ta strona francuska. Moi dziadkowie przyjechali z Polski przed II wojną światową. Dziadek pochodził z takiej małej miejscowości Koprzewnicy pod Sandomierzem, a moja babcia przyjechała też z mojej miejscowości, która się nazywa Kupno i to jest pod Rzeszowem. Mój tatuś się urodził już we Francji, ale w polskiej rodzinie. Jako dziecko właśnie w domu mówił po polsku, ale potem jak już zaczął chodzić do szkoły, jak miał 5-6 lat, dziadkowie postanowili, że teraz będą mówili w domu tylko i wyłącznie w języku francuskim. Czyli pamiętam swoich dziadków, choć oboje byli Polakami, mówili między sobą w języku francuskim. Bo przyjechałem do Polski 2-3 razy jako dziecko, pierwszy raz miałem chyba 5 lat. To były takie dość długie pobyty, 3-4 tygodnie. I jakoś ta Polska mi się wtedy zjawiała jako kraj wiecznych wakacji, bo zawsze tam byłem wtedy, kiedy były wakacje. No i nabrałem pewien sentyment do tego kraju wtedy. No i można powiedzieć, że jako dziecko wtedy się zakochałem w Polskę. I ja przyjechałem do Polski w roku 1994, czyli już teraz 20 lat temu. Przyjechałem do Wrocławia w ramach wymiany kwestii między Departamentem Lawien a miastem Wrocławia. I z początku byłem wykładowcą języka francuskiego w Kolegium Języków Obcych i na Uniwersytecie Wrocławskim. Teraz mam inny zawód, prowadzę własną działalność. Można powiedzieć, że to jest tak jakby powrót do Polski, bo to jest kraj, skąd się wzięli moi dziadkowie. W Bolesławcu, w którym podobnie jak w Wałbrzychu osiedliło się wielu reemigrantów z Francji, miejscem spotkań stała się piwnica paryska. 14 lipca w święto narodowe Francji można w Bolesławcu zobaczyć w oknach trójkolorowe flagi. We Wrocławiu działa Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Reemigranci z Francji są w mozaice kulturowej Dolnego Śląska jedną z mniej znanych grup osadników.